To jest cały system, który został stworzony jakiś czas temu w Stanach i tak udało się wprowadzić go u nas. To jest CED, SEED, Convection Enhanced Delivery. Delivery, czyli dostarczenie. Enhanced, wzmocnione. I teraz convection, czyli to jest konwekcyjne podawanie preparatu. A normalnie w fizyce konwekcja to jest przemieszczanie się w fizyce ciepła na zasadzie różnicy tego ciepła, że ono wędruje. Natomiast tutaj to konwekcyjne podawanie to jest wykorzystywanie różnic ciśnień, że jeśli wiemy, że w mózgu w przestrzeniach okołonaczyniowych ciśnienie jest takie, to to, co my podajemy, podajemy jakby pod odrobinę większym ciśnieniem, ale odrobinę niż tam jest, żeby mogło się rozprzestrzeniać. Enhanced to jest to, co widziała pani redaktor na ekranie, te białe plamki. Bo ta biała plamka to nie jest wektor, to nie jest ten adenowirus, który wykorzystujemy typu piątego. To jest zwykły kontrast, który w odpowiednich proporcjach, który używamy na co dzień w diagnostyce w rezonansie, po to, żeby zobrazować to, co podajemy, czyli miejsce, w którym jest podane. Ten kontrast zniknie za parę godzin, a my, on nam ułatwia obserwacje gdzie? W związku z tym te konwekcyjne, czyli wykorzystanie różnic, enhanced, to jest wzmocniony, delivery, dostawa i to jest cała nowa metoda, nowa dziedzina, która się tworzy.